say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was do Gisbach, pokażę Wam cudowny wodospad. Także oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. I zjeżdżają się tutaj różne auta. Myśmy mieli szczęście, bo tam zaparkowaliśmy troszeczkę wcześniej. Tutaj już w ogóle nie ma miejsca. Za parking w tym miejscu, za auto osobowe trzeba zapłacić 10 franków, ale jest ile? Do 23 chyba, nie? Chyba. A my przyjechaliśmy o godzinie 14, także długi czas auto może stać, nie ma problemu. I my teraz idziemy do parku naturalnego i później będziemy chcieli zobaczyć ten cudowny wodospad Gisbach. I już pomału dochodzimy do wodospadu. To są takie schody, którymi trzeba tam wejść, więc... No, jest tam do wejścia. Więc zobaczymy. Tam jest też... Można za tym wodospadem przejść. Jest taki mostek. Zobaczymy, się zorientujemy, jak to tutaj wygląda. Nie wiem, czy mama się zdecyduje tam pójść. Ale my z mężem chyba tak. Zaraz zobaczymy. Teraz Wam pokażę tutaj początek tego wodospadu. I on tutaj spada i widzicie, tam jest taki mostek, gdzie można sobie za nim przejść w jedną i w drugą stronę. Tu są schody, zobaczymy, ile się tam idzie. I on spływa tam niżej i tam jest jeszcze hotel z restauracją, gdzie można sobie przysiąść i na tle tego wodospadu posiedzieć. Także zobaczymy. Idziemy się zorientować, jak to wygląda, ale bardzo chętnie wybrałabym się właśnie tam, żeby za tym wodospadem tam przejść. I my się z mężem zdecydowaliśmy na wejście, jednak jest tutaj troszkę stromo, więc mama została na dole. Tym razem nie mam klapków, tylko odpowiednie buty, więc mogę spokojnie tutaj wchodzić. Co? Szybciej, bo zaraz szybciej. Za wolno, to jest troszeczkę, słuchaj. Przede mną pan idzie pomału. No troszkę trzeba wejść, ale trzeba się nieraz poświęcić, żeby coś pięknego zobaczyć. Dobra kochani, ja teraz wyłączam kamerę, bo jest coraz stromiej i odezwę się już, jak będę na górze. I kochani, dochodzimy tu już do tego wodospadu. I tutaj sobie można przejść za wodospadem. Jest bardzo bezpiecznie, zobaczcie. Mogę nawet się pokusić i powiedzieć, że bardziej bezpiecznie jak w Islandii. Bo zobaczcie, są barierki, żeby nikt się nie spadł tam na dół, żeby nic się nie stało. Zobaczymy jak tutaj. No takie ala schodki, więc można się barierki przytrzymać i tutaj, zobaczcie, po tych schodkach zejść. Na Islandii jest to bardziej niebezpieczne, bo są kamienie, można się poślizgnąć. A tu zobaczcie. I to jest ten hotel, o którym Wam mówiłam. Widok na jezioro. Cudownie. Musimy się mijać z ludźmi. Pięknie. Cudowny widok. Spójrzcie. A tam mama na dole.
Mama czeka na dole. Jednak za stromo dla mamy. O, mama macha. Także stamtąd weszliśmy tutaj. Piękny widok. Już tu nie jest cudownie. Zobaczcie, wodospad mam z tej strony. Bardzo blisko. Za mną cudowny widok. Piękny las. Naprawdę jest tu bardzo przyjemnie. Nie jest dzisiaj za gorąco, więc idealna pogoda na taką wycieczkę. I cieszę się, że właśnie się dzisiaj tutaj wybraliśmy. I fajnie, że tutaj jest właśnie tak zorganizowane dla bezpieczeństwa turystów. Wszędzie jest wszystko tutaj ogrodzone, żeby nikomu nic się nie stało. Naprawdę porządne stalowe liny. Super. I zobaczcie jeszcze z tej strony, jak ten wodospad tam z gór spływa. Na pewno można wejść jeszcze wyżej, ale mi najbardziej chodziło o to, żeby właśnie tutaj przejść po tym mostku za tym wodospadem. No cudowny widok. Nie jest to tak duży wodospad jak u nas w Islandii, ale też ma swój urok, prawda? Jeszcze z tym widokiem na to przez te drzewa za bardzo nie widać, ale wydaje mi się, że w miarę dojrzycie, może przybliżę. O, te turkusowe jezioro, no cudownie. Jestem ciekawa, jak będzie widok wyglądał tam z dołu, więc chodzimy z mężem tam na dół. Nie będę przechodzić, bo wiecie, tam można już przejść naokoło, ale mi zależy, żeby dojść tam do hotelu, to pójdę tędy. No i zobaczymy, jak ten widok tam z dołu tego wodospadu wygląda. I zeszliśmy już troszkę niżej i zobaczcie, tam byłam, a ten wodospad tak tutaj właśnie sobie spływa. I spływa tutaj na dół i tam właśnie siedząc przy restauracji, w restauracji, pijąc, jedząc, możemy mieć taki cudowny widok. Jest to hotel z restauracją. Można tutaj w tym hotelu się zatrzymać i powiem Wam, że chętnie bym się tutaj na noc zatrzymała z tym widokiem. Tutaj na pierwszym piętrze są pokoje i widok mają właśnie na ten wodospad lub widok na jezioro. Cudownie, przepięknie. Zobaczcie, tu jest jakiś drugi chyba dodatkowy hotel, tam widzę, ludzie wypoczywają. Tu jest cudownie. I tu jest parking dla gości hotelowych. A my idziemy teraz tutaj do restauracji. Czegoś się napijemy. Pięknie. I zielono. Zobaczcie, ile drzew. Przepięknie. Tak się przyjemnie tam szło w cieniu między tymi drzewami, że w ogóle nie odczuwa się, słuchajcie, tej temperatury. A jest dzisiaj dobre ponad 30 stopni. Jest naprawdę ciepło. I widzicie? Już widać wodospad, jak spływa. Piękny, piękne to jest. I spójrzcie, jak ten wodospad spływa. Byłam na tym piętrze. I tam u góry przechodziłam za nim. I on tu spływa całkowicie w dół. I słuchajcie, jest tutaj najstarsza kolejka linowo-torowa, którą możecie zjechać tam w dół. I tam jest przystań statku, który przypływa z Interlaken, także też tutaj można się dostać statkiem, tam na dole właśnie na przystani ze statku wysiąść, dojechać tutaj tą kolejką linową i pójść zwiedzić sobie tutaj to miejsce, zatrzymać się na jakiś lunch, na coś do jedzenia, do picia w restauracji i później można z powrotem tą kolejką zjechać.
i odpłynąć statkiem do Brienz. Odpływa statek. Także tutaj się dowiedziałam. Jazda tą kolejką w górę i w dół, w dwie strony kosztuje 10 franków od osoby. My z tego nie skorzystamy, bo na dół nie mamy po co jechać, tam nic nie ma, nie ma żadnej restauracji, tam jest tylko przystań, więc teraz idziemy, no nie ma nic do zwiedzenia, więc teraz idziemy tutaj do restauracji, usiądziemy i się czegoś napijemy. Może coś zjemy, ale chyba jeszcze za wcześnie, prawda? Chociaż może coś tutaj zjemy, zobaczymy. I udało nam się zdobyć miejsce, zobaczcie, mamy tutaj stolik. A tu mamy ten widok. Bardzo przyjemnie będzie się tutaj siedziało, ale chciałam wam jeszcze pokazać ten hotel, jak wygląda z tej strony. Zobaczcie, tutaj balkony. Wam pokażę troszeczkę bardziej z przodu. I zobaczcie ten widok na jezioro. Piękny, prawda? No cudownie. Także można sobie wziąć w tym hotelu nocleg z tym cudownym widokiem na jezioro lub, jak wspomniałam, z widokiem na wodospad. A ja teraz idę do mamy, zamawiamy i chyba skusimy się tutaj, żeby coś zjeść. Bo jeszcze chcemy się wybrać w jedno miejsce, a już pora obiadowa się zaczęła. Kochani, myśmy sobie przysiedli tutaj przy stoliku, już zrobiliśmy zamówienie i chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ta kolejka, którą wam pokazywałam przed chwilką, jest to Gisbach Bahn, która została otwarta 21 lipca 1879 roku. Jest to najstarsza kolejka torowo-linowa tutaj w Szwajcarii, ale także najstarsza kolejka torowo-linowa na świecie, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje i rozwozi turystów. A hotel, przy którym siedzimy, został wybudowany w 1873-75 roku. Także też ma długą historię. A my jak na razie piweczko przyszło, czekamy teraz na nasze zamówienie. I przyszło nasze zamówienie. Zamówiliśmy sobie sałatę. Zobaczcie, to są duże półmiski. Wszyscy wzięliśmy sałatę i to jest mieszanka sałaty. I tutaj widzę, że jest i ser, i marchewka, i ogórek. No, powiem wam, wygląda bardzo apetycznie, więc zabieramy się do jedzenia. Życzę wam smacznego. Dziękujemy. I skusiliśmy się jeszcze na deser. Przyjemnie nam się tu siedzi, więc zamówiliśmy jeszcze lody z truskawkami. Wyglądają bardzo apetycznie. I weszłam, słuchajcie, tutaj do hotelu. Pokażę wam tylko to pomieszczenie. Zobaczcie, jak pięknie przystrojone, w jakim fajnym stylu tutaj jest wszystko zrobione. Już nakrycia gotowe na kolację. Ale pięknie. Cudownie to wygląda w takim starszym stylu. A tutaj jest hol do hotelu. I na górze są pokoje. Ja jeszcze się pójdę, przejdę na górę do hotelu od zewnątrz, to wam pokażę, jak to wszystko wygląda z tamtej strony. I wejdę tutaj jeszcze na górę. Zobaczę, jak ten hotel wygląda w środku, tutaj z tej strony. Zobaczymy, czy tam można wejść. Już widzę przepięknie ozdobiony hol kwiatami. Zobaczcie. Tutaj jest taka sala do odpoczynku. Można usiąść, pograć na fortepianie. No w takim naprawdę. O, i macie muzykę na żywo. Tutaj jest portiernia. Piękny hotel. Idealnie zachowany styl.
I jeszcze przejdę tutaj, wam pokażę z drugiej strony hotelu. Tutaj to jezioro jest bardziej turkusowe. To też chyba zależy, jak pada słońce. Pięknie, nie? No. Zobaczcie, jakie kwiaty. Cudownie. Cudowny widok. O, przy tym hortensja. I zobaczcie. Cudowny widok. I właśnie widzicie? Tam płynie statek, który tutaj na dole dopływa i później ludzie ze statku wjeżdżają tą kolejką, żeby tutaj zobaczyć ten wodospad i zwiedzić tutaj tą okolicę. I tutaj też można sobie posiedzieć, odpocząć, jak jesteście gośćmi hotelowymi. Przyjemnie posiedzieć tutaj. I jeszcze zobaczcie tutaj te skały. Można sobie też posiedzieć, wypocząć na krzesełkach. Super. Tu ktoś robi sobie sesję zdjęciową, więc nie przeszkadzam. No i te kwiaty. I wracamy pomału do auta. Teraz musimy się wdrapywać niestety pod górkę. I zobaczcie, ludzie tutaj sobie chodzą po wodzie, moczą nogi. Bardzo przyjemnie w takiej lodowatej wodzie moczyć nóżki. Tak, dobrze idziemy. I kochani, wspinamy się pomalutku. Ekipa dysząca za mną. I mąż, i mama. Chociaż nie powiem, ja też mam lekką zadyszkę. Ale daję radę. Mama wiadomy wiek, mąż wiadomy problemy chorobowe, więc wszystko wychodzi. Także my już zmierzamy do samochodu. Jakiś plan jeszcze po drodze? Może coś? Zobaczymy, nie? Co? Jakiś plan po drodze? Ekipa nie jest zdecydowana. Co mówisz? Spanie. No. Oczywiście wycieczka wymyślona przeze mnie, więc ekipa dostała troszeczkę do wiwatu. Wchodzenie i schodzenie z górki. Mąż mówi, że nie mówiłam, że tak będzie stromo do wejścia i zejścia. Myśleli, że będzie gładziutko. Proszę cię? Co? Siadamy na ławeczce. Nie mówiłaś tam, że trzeba będzie 3 km iść. Agnieszko? Chcecie siadać na ławeczce? Chodź, muszę wsiąść. Dobra, ekipa siada na ławeczce. Musi odpocząć. Nie było, słuchajcie, tutaj 5 km. Mąż przesadza. Fakt faktem było gdzieniegdzie stromo, szczególnie po tych takich schodach, które są zrobione tutaj w lesie, po których można schodzić i wchodzić. I powiem wam, że bardzo mądrze zrobione, bezpiecznie, noga się nie sunie. Nawet moja mama spokojnie dała radę w niewygodnych butach, nie w takich dostosowanych do chodzenia właśnie po górach. Więc widziałam też, że niektóre osoby nawet miały japonki i spokojnie w takich japonkach tutaj w tą drogę mogły pokonać. Także super. Ja czekam na ekipę. Ekipa odpoczywa na ławce. Czy gdzieś jeszcze zajedziemy? Nie wiem. Zobaczymy. Był plan, żeby zajechać po drodze do Interlaken, ale już mamy po 4:00. Więc zobaczymy. Na razie jeszcze się nie żegnam. Jeśli jeszcze się gdzieś zatrzymamy, to na pewno się jeszcze do was odezwę. I doszliśmy już do parkingu, gdzie zaparkowaliśmy. I jak chcecie tutaj to miejsce zobaczyć, to parkujecie tam. A ten szlaban to jest wjazd do hotelu. Tutaj jest droga do hotelu. I ten szlaban się otwiera, jak tutaj zadzwonicie na recepcję, podacie, że macie rezerwację w hotelu i wówczas szlaban się otwiera i możecie do hotelu bezpośrednio zjechać. Tam też jest, jak widzieliście, parking, ale jeżeli nie jesteście gośćmi hotelowymi, to auto parkujecie tutaj. I jest tam wzdłuż parking, tutaj i jeszcze tutaj, także miejsca jest naprawdę dużo. If only you knew I
kochani, nigdzie dalej nie jechaliśmy. Podjechaliśmy w jedno miejsce, ale już tam byliśmy w zeszłym roku. Mam tutaj na myśli Brienz. Pokazywałam wam z tamtego miejsca. W zeszłym roku nagrywałam wam z tamtego miejsca film, więc wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy w drogę do domu. Także mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie również miło spędziliście z nami, z moim mężem i z moją mamą czas, chociaż ich nie widzieliście, ale słyszeliście ich głosy. Także serdecznie wam dziękuję za oglądanie. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! It's too late for us now. Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down?